Witajcie, ja nazywam się Piotr Herdzik, a to podcast o nazwie Herbatka z Herdzikiem, w którym mówię o literaturze przez wielu uważanej za literaturę kanoniczną. W dzisiejszym odcinku poruszę temat książki, która zalegała od bardzo, ale to naprawdę bardzo dawno na mojej kupce wstydu, a dzięki takim wymysłom jak audioteka oraz ich najnowsze słuchowisko e, udało mi się w końcu wejść w świat odcinanych głów oraz ludzkich kotów. Ludzkich, bo emanujących cechami dość podobnymi do świata ludzi niż do królestwa zwierząt. Ale zanim zacznę rozpowiadać na temat samej powieści o nazwie Mistrzy Małgorzata, warto wspomnieć co nieco o samym autorze. Michał Buchakow, żyjący od 1891 do 1940 był z wykształcenia lekarzem, lecz przed spory czas w swoim życiu zajmował się pisaniem sztuk oraz wszelkiego rodzaju felietonów. Był na tyle przegonywującym artystą, że poza rolą pisarza potrafił zagrać też rolę we własnej sztuce, a publiczność nie dostrzegła różnicy tej podmiany. Jego pismo poruszało ludy, a nawet poruszyło samego Stalina, który nalegał, by Buchakow wracał do tworzenia sztuk. Jest to nieco ironiczne, gdyż w dziele Michaiła zawarta jest krytyka ustroju stalinowskiego, ale o tym wspomnę jeszcze później. Dzieło, które dzisiaj będziemy omawiać, powstało... Trwało przez 12 lat, a w tym czasie ulegało licznym poprawkom, prawie zostało zniszczone, a sam Bułhakow pracował nad nim do końca swoich dni. Dzieło Bułhakowa ma dość sporą ilość wątków, lecz postaram się wam przedstawić te najbardziej kluczowe. Pierwszy z nich, który, od którego książka się zaczyna, to wątek Iwana Bezdomnego oraz Berlioza. Następnie... Mamy Wolanda i jego świtę. Kolejnym wątkiem, który zostaje poruszony chronologicznie w powieści to Poncjusz Piłat i historia Jezusa Chrystusa. A na końcu mamy samego mistrza i samą Małgorzatę. Niczym kryminał. Książka zaczyna się od zabójstwa. Na patriarchszych prudach w Moskwie, niedaleko miejsca, gdzie sam Michał Bułhakow żył, spotyka się dwóch mężczyzn. Iwan bezdomny, który również jest poetą, oraz Berlioz, pisarz, redaktor gazety. Dyskutują oni na temat, który Iwan dostarczył Berliozowi, w zasadzie na temat religijny, który po głębszych oględzinach nie nadawał się do publikacji w gazecie. Do ich konwersacji przyłączył się nietypowo wyglądający człowiek. Niby to cudzoziemiec, ale akcent miał moskiewski i wtrąca się do ich konwersacji, twierdząc, że nie mają racji odnośnie do Jezusa Chrystusa. Według tej oto dziwnej postaci, Jezus Chrystus istniał, a on sam przyczynił się do jego śmierci. I tutaj nasz dziwny człowiek zaczyna opowiadać historię Pontiusza Piłata oraz to, w jaki sposób wydał wyrok na ucięcie, na zabójstwo w zasadzie Jezusa Chrystusa. Później. Jak już mi się wstrząciło wstrąciło tutaj ucięcie, um, nasz Woland, y, bo tak nazywa się ta fikuśna postać, przypowiada Berliozowi, że umrze przez ucięcie głowy właśnie tego dnia. Jak to bywa w takich opowieściach, i y, y, gdzie głównym złym jest y, dość fikuśna postać. Ta przepowieść, ta. ta... Ten wyrok, który wydał wolant na Berlioza oczywiście się spełnia, ale w sposób, który nikt nie jest w stanie przewidzieć, gdyż Berlioz idąc w stronę y, tramwaju poślizga się na plamie oleju oraz wpada głową tuż na szyny i tam przez jego kark przejeżdża właśnie tramwaj, dekapitując naszego biednego Berlioza. Mm, Iwan, siedząc jeszcze w patriarczych prudach, Próbuje dogonić Wolanda, ale ten, temu udało się już uciec, i trudno byłoby no, dogonić go w jakikolwiek sposób. No, ale Iwan dobrze wie, że Woland to jest główne zło i trzeba trzeba go po prostu powstrzymać. Iwan troszkę traci zmysły i próbuje za wszelką cenę zyskać pomoc od kogokolwiek który byłby w stanie złapać Wolanda i jego świtę. Bo jak Woland e, powoli opuszcza patriarche prudy, Iwan zauważa, że nie jest on już sam. Koło jego prawej strony jest e, Fagot, czyli e, korowiew, postać również barwna, a z lewej strony pojawia się kot Behemot, który chodzi na dwóch łapach. Noż drogi Iwan próbuje wejść do Zrzeszenia Masolitów, żeby powiedzieć im, że Berlioz został po prostu zamordowany przez Holanda. Znaczy nie wiedział jeszcze do końca jego imienia, nie znał go, bo nigdy się nie przedstawił, ta, nie przedstawiła ta osobliwa postać. Lecz po jakimś czasie udało się w końcu przekonać ludzi, a przynajmniej tak się wydawało Iwanowi. Ale wezwali oni specjalną służbę, żeby Iwana zabrać do domu dla obłąkanych. Tutaj na, po, na w początku kończy się wątek Iwana. Mogę jeszcze zdradzić, że w domu dla obłąkanych, w ośrodku dla obłąkanych um, spotyka on tytułowego mistrza. Wolant. Co prawda, to nie jest jedyny, jedyne, jedyny jego wyczyn w Moskwie. E, tego samego dnia udaje się również do Teatru Wariete, w którym planuje przedstawić spektakl z czarnej magii. Na początku. E, zarząd tego teatru jest sceptycznie nastawiony, ale Woland, używając swojej czarnej magii, teleportuje jednego zupełnie na Jałtę z Moskwy, e, drugi znika w dziwnych okolicznościach, a trzeciego udaje się przekona przekonać e, chyba w, w wyniku e, falsyfikacji dokumentów o, albo jakiegoś kontraktu i koniec końców dochodzi do tego przedstawienia. Woland jego świda z ich kilku. E, w zasadzie to ich jest aż pięcioro razem z Wolandem. Jest Woland, Korowiew, Behemoth, Azazel oraz Hera. Um, Korowiew, będący tym innym fikuśnym człowieczkiem, Behemoth, będący kotem e, chodzącym na dwóch łapach oraz. Azazel, będący rycerzem śmierci, w zasadzie takim orędownikiem śmierci, oraz Hera, naga pani, która sprząta, lata na miotle, i tak dalej, i tak um... dalej. Kontynuując moją wypowiedź na temat samego hotelu, samego teatru Varieté, um, udaje się im przedsta wystawić przedstawienie, na którym zrzucają z nieba pieniądze, dają różnego rodzaju um, ciuchy um, kobietom w tym, w tym teatrze za darmo, zupełnie bezcen, e, dekapitują jednego z właśnie organizatorów tego hotelu, jednych, jednego z konferencjerów, że, tylko żeby Potem przyłączyć znowu jego głowę do ciała i wysłać go do domu dla obłąkanych, tam również gdzie sam Iwan e, rezyduje. Um, no. I po tym przedstawieniu dowiadujemy się nieco więcej o samej historii Pontiusza Piłata, e, gdyż Małgorzata, która jest kolejną bohaterką tego, e, tej opowieści, dostała od Wolanda krem. Krem, który by ją odmłodził i sprawił różnego rodzaju cudy. Oczywiście odmłodza ją ten krem, bo jakżeby inaczej w takiej mistycznej powieści. Um, ale też zmieni ją w wiedźmę. Małgorzata, będąca wiedźmą, próbuje odszukać swojego mistrza. A mistrz konwersuje w tym samym czasie z Iwanem Bezdomnym. I opowiada mu historię swojego życia. Iwan Bezdomny słucha. Namiętnie o tym, jak mistrz próbował napisać książkę o Poncjuszu Piłacie, ale nigdy nie została wydana, gdyż po prostu ludzie nie wierzyli mu, że to on napisał, albo redaktor po prostu nie uznał tego za wartościowe. Mistrz się załamał po tej odmowie i w taki oto sposób oszalał i trafił do tego domu dla obłąkanych. Małgorzata przemieniła się w wiedźmy, aby głównie pomóc mistrzowi wydać tą książkę. z usp ulepszyć jego dobrobyt oraz to, żeby po prostu czuł, czuł, się, czuł się ogólnie życiowo lepiej. Um, Małgorzata wpadła w zasadzkę postawioną przez Wolanda. E, chciała pomóc mistrzowi, naprawić jego życie, lecz no nie udało się. Mistrz odrzucił jakąkolwiek... Niestety mistrz odmówił jakiemukolwiek pomóc od Małgorzaty, jakąkolwiek pomoc od Wolanda. Nie chciał używać czarnej magii, aby sprawić żeby jego życie było lepsze. Lecz było już za późno na odwrót takiej sytuacji. Już kości zostały rzucone. Mistrz yy, i Małgorzata. Jedyne co mogli zrobić, to zostać zamknięci w przestrzeni, która nie znajduje się ani w przyszłości, ani w przeszłości, ani w teraźniejszości, gdzieś pomiędzy. Na zawsze utknęli w czyśćcu. Lecz, wolant, pozwolił mi się spotkać z Pontiuszem piłatem, i. Powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze. Odpuścić mu grzechy. Odpuścić mu to, że skazał Jezusa Chrystusa na wieczne potępienie. Może nie wieczne potępienie, ale śmierć, po prostu. Byłoby łatwiej powiedzieć to. Tak. Można powiedzieć, co zresztą? No cóż, wydaje mi się, że wreszcie tego, co może się zobaczyć w Mistrzy i możecie przekonać się na własną rękę. Wydaje mi się, że warto zerknąć na tą książkę. Jest. Tam bardzo dużo motywów, których ja nie poruszyłem, ale może Wy poruszycie. Jest to motyw oczywiście Żatana, motyw e, twórcy, motyw papierologii, która zalewa Moskwę i całą Rosję w zasadzie, no, Związek Radziecki. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to krytyka trochę stroju stalinowskiego. I cóż, co ja mogę więcej powiedzieć? Zachęcam Was do zerknięcia na lekturę i będę się z Wami żegnał. To była herbatka z charydzikiem, odcinek piąty drugiego sezonu, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia, miarę niedługo mam nadzieję, trzymajcie się.